Leta moja meta. You killed those heretics. Bloody good work. Want a trade? Come again. Your humbleness and well friend. You can call me Silas. Bye. Oh, yes, you've done this before, haven't you? Okej, okay. Chyba miałem jakiś problem z mikrofonem, a więc ogólnie rzecz biorąc, rozpocząłem, będę robił moją metodę. Mam 12 minut spóźnienia względem innych graczy. No mówimy sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, w becie mamy coś takiego, czyli ogólnie rzecz biorąc 100% więcej sławy, 200 wydajności zbierania, 200% serwer rozmobów oraz waga surowców zmniejszona o 66%, tak? Wszystkie postacie mają premium i rozpoczynają z 2000 punktów nauki, czyli ogólnie rzecz biorąc mamy od razu high-end w early game'ie, czy high-end w early game'ie, czyli ogólnie rzecz biorąc będzie bardzo łatwo się wbijać, co oznacza, że bardzo szybko ludzie podchodzą do pewnych spraw i to jest bardziej w formie takiej, żeby sobie przetestować, sprawdzić, czy w ogóle chcecie się tutaj bawić, co będzie można robić i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólnie rzecz biorąc na normalnym serwerze wszystko będzie 4 razy wolniej. Tak średnio, może 3 razy wolniej. No i ogólnie rzecz biorąc to ja robię sobie swoją metodę. Czyli ogólnie rzecz biorąc wszystko to, co mówiłem, witułka 56 przynajmniej. Dobra, powinienem mieć. Wracam się do tego, wracam się do wiochy. I ogólnie rzecz biorąc te pierwsze gdyby wrażenie, z tego też wam gdzieś tam wstawiłem, jak to wyglądało w pierwszych minutach, bo akurat o godzinie 13 się zalogowałem. Stworzyłem szybko postać i wskoczyłem do świata. I to będzie jak gdyby dla każdej osoby, która zaczyna sobie w taki normalnie legitny, standardowy sposób. Czyli macie rozłożenie właśnie takie typowe. I zobaczymy w ogóle, czy moja metoda ma sens, czy nie za bardzo i tak dalej, i tak dalej. Przedstawię też jakiś tam plan, według którego można grać. Albo nie. Ja sobie przejdę na walkę, dlatego że nie chcę czytać dzicinady. Okej, idziemy tu punkty nauki. Ciach, ciach, dalej, pomin. No. Dragi widać moją metodą. Zakupił 3 osiołki, już leci. Chociaż tam to chyba były 4 już wołki. Nawet bez galopku. Dobra, tutaj mamy wybrać się po lewej do tego. Bierzemy. Myślę, że tutaj bardzo szybko pójdzie jak gdyby wyfarmienie tego, co muszę wyfarmić. Oraz zdobycie tego, co muszę zrobić.
Przyznam, że byłoby znacznie szybciej, gdybym przez pierwsze pieruńskie 10 minut nie bawił się z ustawieniem mikrofonu. Nie wiem, dlaczego mi się zresetował Dziabąk 1. Także nie za bardzo to wychodzi. No ale tak już to czasem bywa, że nie jest wszystko idealne. Dobra, czyli mamy to. Teraz tutaj wszystko sobie ogarniemy. Czyli pałaszek, tarcza, zbroja. O, Holender, dwa razy zrobiłem. Zbroję, tego. Nie wiem, czy mi surowców teraz nie zabraknie. Mam nadzieję, że tam miałem trochę więcej tego żelaza. Repetition is the path to mastery. Ciach. Wrzucamy. Weźmiemy sobie z łukiem, bo z łukiem będzie się najprościej to rozbiegać. Dobra. Sortuj. Sakwa. I peleryna. Też możemy sobie zrobić, o co. O, fajnie, sakwa ładnej jakości wyszła. Będę mniej przeciążony. Dobra, reszta zostaje. Dobra, i teraz tak, o, u tego gościa możemy sobie rozbić tą pelerynę i jednym hełm. I tak będzie mi to niepotrzebne, a będzie oszczędzanie miejsca. I od tego gościa sobie kupimy dwa osiołki. Raz, dwa. Jestem ciekaw, w jakim założeniu będą właśnie osiołki do kupienia teraz na serwerze, bo tak samo jak jest tutaj, to tak samo będzie potem osiołek na oficjalnym serwerze, tak mi się wydaje. Widzę, że dużo osób też tą samą metodą gra. Też pewnie wrzucone 2T. No, zaraz tutaj będzie jakieś rozgałęzienie i trochę różnic. Ups, nie tak. Hela ma za mnie. Dobra, tak, zabite. I tutaj jest dosyć trudno nawet moba znaleźć. Ten był mój. Może ten będzie mój. Dobra, tutaj dwa. No, tylko byle te 10 mobów ubić pierwsze, już potem są zwiewać. Kurczę, nie sądziłem, że tutaj nawet będzie problem, żeby moby znaleźć. A tu się okazuje, że tak. No, byle nie brać za dużo, bo to marnowanie czasu. I tak, gościu, pomagaj. Proszę. Okej, ile tam jeszcze dwóch trzeba znaleźć? Dwóch trzeba znaleźć. Gdzie ja znajdę dwa mopki? Jest jeden. Dobrze, się odradzają szybko. Dobra, kicha tam z tym złotem. Tak mi to złoto niepotrzebne. Jeszcze jeden akurat. Dobra, mamy. Czyli tak, i teraz się stąd zabieramy.
Dobra. Kurczę, to jest 100% i jeszcze jest na dotyk przyspieszony przez premkę zaraz. Matko. Pyk. Okej. Ciach, pogadamy, tak. Dobra, ukończ samouczek. Dlaczego nie mogłem sobie innej lokacji wybrać? Aha, to jest ten. O, teren świata jest prze... Dobra. Okej, ciekawie. Ograniczyli teren świata. 3 dni premium, reszty mi nie trzeba. Dobra, teren przepełniony, 432 osoby. No to niech sobie będą. I teraz tak, tutaj bierzemy. Faktycznie przepełniony. Teraz tak, kilofik, sierpik, toporek, nóż myśliwski oraz młot do kamienia. Okej, okay, zabieramy te wszystkie pierdoły. O, czyli jednak starczył. Dobra, wsiadamy na konika i zasuwamy na mapkę tutaj tam u góry. Sprzęt jest. Wszystko inne jest, także... Dobra, i teraz idziemy zobaczyć, jak wyglądają moby. osób. Mamy czarne? Mamy jakieś czarne, dobra. Także tam też będzie się ok robić. I teraz tak, o, zsiadamy i zbieramy wszystko to, co się natrafi. Głównie celujemy w trójki. Im dalej od wejścia, tym lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, raczej staramy się unikać tej pierwszej mapy, bo tutaj może być nieciekawie. Będziemy potrzebować teraz karteczki numer 2. Karteczka numer 2 jest tutaj. Okej, mam karteczkę numer 2. Oczywiście moby super ekstra wysokiego poziomu. Dobrze, sława i chwała. Kamień tylko i wyłącznie po to, żeby sobie wybić kamień, także innego sensu tutaj nie widzę. Znaczy oczywiście potem się wrócę, żeby sobie pobudować domki, ale na razie nie mam potrzeby, żeby coś tutaj robić więcej. Kurczę, się trafiło normalnie. O, kamyk jeszcze. Ślepej kurzy ziarno. Dobra, ciach, ciach. Drzewko zbieramy. Kamień do wywalania. Okej. Kasztanowiec. Tego kasztanowca będę potrzebował dokładnie 38 sztuk. 76 deseczek. Tak w większości do innych rzeczy też. O! Ciekawe. Chyba nawet wbiję to bez punktów. Mógłbym sobie już podbić to zbieranie, ale to i tak niczego nie zmieni, także... Dopiero jak będę miał wszystkie surki, to wtedy sobie to zrobię. Jak widzicie, jednak nie ma tutaj wcale mobów do zabijania. Myślałem, że będą jeszcze dostępne, ale widzę, że przy 170 osobach jednak nie za bardzo. 78 tej rudy. 76. Dobra, mamy 84. Czwórek potrzebuję, czwórek. Znaczy trójek. No dobra, okej. Okay. Pierwszy upiór do zabicia. Myślę, że taki jeden i resztę będzie można sobie już odpuścić. Ciach, ciach.
Dobra, mamy, dobra, okej, okay, to teraz tak o, przełączamy się na przykład na czarodzieja. Ciach, ciach. Mamy brzozę też tego 70 parę. To jest zaledwie 44 osoby. Lajtowo. O, jest ruda. Dobra, kurczę, traper wszedł piątkowy, tak? Ja cię kręcę. To nie to. No właśnie. To są czwórki. To też są czwórki. Trójek muszę mieć. Trójki, 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 trójki. Jak nie trzeba, to kurde nie ma trójek jak zwykle. To już mam. 38, 50, coś tam. Mało tego, mało tych surowców. To zwykle bywa. No ale tak to jest, jak się jeździ po krawędziach, zamiast się wybrać tam, gdzie się powinno. Dostałem jeszcze ciężka zbroja do ogarnięcia. Obszarowe i to. Dobra. Deski. Deski, trójkowa ruda, trójkowe bale. Myślę, że tutaj normalnie się wojny będą regularne toczyć o takie rzeczy. Nie będę sobie robił tego ciężkiego setu, bo nie uważam, żebym potrzebował. Okay, tutaj już praktycznie mam pod czwórkę. Tylko potrzebuję jeszcze... Reset kamery. Czy my tutaj... Aha, tutaj nawet nie możemy wyjechać, okej, okay, dobra. No to mam. 76, czyli też mam. Teraz potrzebuję tylko bale trójkowe i... No co, trójkowe drzewo i trójkowa ruda, jej nie ma. Doskonale. No niedobrze. O, jest drzewo trójkowe. Takie jest pełne. To chyba będzie to. Jeszcze jedną rudę będę potrzebował trójkową. Ciach, ciach, ciach. 36 jest 36, dobra. Mógłbym sobie nawet uzbierać, żeby mieć trochę więcej tego. Nie uważam, że powinienem. Jest cyna. Okej. Okay. Mamy cynę, mamy to, mamy tamto. Pozbierałem trochę kasiory. Mam dwa sety. Jest okej. Okay. Dobra, wracamy się. Nie kosztuje wcale powrót dużo. I teraz tak. Wracamy się, jedziemy jeszcze na stepulce. Czemu by nie? Okej, teraz tak. To co mamy, zostawiamy. Surowce. Ciach, 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 ciach. Zbroje te zostawiamy też. One w ogóle już się teraz nie przydadzą. Dopiero jak będziemy craftić set. I jedziemy z tym. Szybciutko, póki się nie pokapowali, że to bez sensu. Ale o dziwo. Myślałem, że nawet będzie jeszcze więcej ludzi. 119 osób. Nieźle.
odjedziemy oczywiście stąd, bo tutaj jest bez sensu w ogóle cokolwiek robić. Jedziemy sobie gdzieś bardzo, bardzo w prawo. No, mamy trójkowego zwierzaka. Trójkową bitułkę. Po 11. Na normalnym serwerze, jakby się tak zbierało, to by się bardzo szybko zbierało wszystko. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Witułki 30, a skóry 38. No gościu. Skóry 38, czyli skórę już mam. Potrzebuję tylko i wyłącznie drugą naszarpać teraz. I witułkę dwójkową. Już. Myślę, tutaj będzie się trzeba trochę poszwędać, żeby znaleźć to, co jest potrzebne. 62, jeszcze jedna impala. Ubicia. Dwójkowa bituła, dobra. Faktycznie to, że jest niższy ping, milej robi. Dobra, i krzykrzaczki witułki dwójkowej mamy raz. Taka chyba rada, że jak będziecie tutaj biegać, to raczej z dala. Czyli się odsuwajcie, nie przybliżajcie do tego, co macie zamiar robić, tylko się odsuwajcie jeszcze dalej. Znaczy odsuwajcie się od wioski, nie zbliżajcie się do niej. To jest takie, a bo to już wracam, to sobie nie... Nie. Teleportujecie się. Będzie bezpieczniej i szybciej w ogóle. Dobra, już jest. R-ka. Wszystkiego się uczymy. Fajnie, że tyle punktów nauki dali. Faktycznie będzie możliwe, żeby sobie potestować wszystko. Aha, nie zrobiłem w ogóle wojownika. Ale lipa, muszę wyjść z jakiegoś moba zabić. Ale błąd. No, muszę wyjść moba zabić. Na statiku chyba będzie najszybciej. Przecież ja wiem, to jest chyba najgorszy pomysł, jaki sobie mogłem wymyśleć na statika teraz. Ajajajajaj. Statiki to są te tutaj... miejscówki. No tak, no ale to chyba najlepsza opcja. Jakiegoś moba czwórkowego można by było równie dobrze podjechać i ubić. Kurczę, było to trzeba zrobić na tamtej czwórkowej mapie, jak byłem. I teraz marnowanie czasu, takie pierdoły. ...318 osób. Okay. Mobek jakiś? Nie mam tylko żadnego. Już mobka bym chciał. Halo, mobek. Ludzie się o moby biją. To jest to, start nowego MMO. Typówka. Oczywiście czysto, jak cholera. Nic nie ma. Pewnie w podziemiach jest jeszcze gorzej.
dałbyś do drużyny, tak ci expo podkradnę. No właśnie. To nie. Nie, to nie łaski bez. I teraz robimy tak. Uczymy się tego, uczymy się tego. Tych się uczymy. Tych też się uczymy. Przestań. Bardzo ładnie. Teraz tak, żeby tutaj nie tkwić, oczywiście idziemy zaraz na czarne. Wiadomo, że teren jest przepełniony. Jak zginę, to zginę, trudno. Zostawiamy tutaj narzędzia. Tych dwójkowych, nie, te dwójkowe też przerabiamy, przecież wszystko przerabiamy. Dobra, zabieramy ze sobą wszystko, co mamy na sobie. Okej. Okay. Fajnie, bo waga surowców jest zmniejszona, więc nie trzeba się martwić przeciążeniem. Mamy kasę, więc tak, tą kasą sprzedamy, znaczy naprawimy sobie sprzęt. Bardzo dobrze. Jest niedostępny w fazie beta. Byłem ciekaw, po ile będzie gold od razu. Też pewnie ludzie i tak będą po prostu go wykorzystywać i tyle. Dobra, skrój maga. Przerabiamy cały ciach. Proszę bardzo. Mógłbym sobie surowce najpierw przerobić. Legion przepełniony. O dziwo, 70 pingu. Bardzo, bardzo stabilnie. Dobra, ciach. Ciach. Dobra. Tkanina oraz tkanina. Okej. Okay. Mm-hmm. 26? Miałem mieć 36 skór, nie 26. O matko, na odwrót pozbierałem. No właśnie, widzicie, po to się trenuję, żeby potem nie było, że na odwrót. No i teraz mam na odwrót. Muszę pojechać i dozbierać wszystkiego. Nie pierdzielę. No, na odwrót mam. Czyli mam drewno źle poskładane, żelazo, tkanka, fitkułki. Wszystkiego mam źle naskładane. No właśnie, to jest to. Pocisko. Będę miał jakąś broń? Dobra, to może sobie zostawię ten set na razie. Jeden sobie muszę zostawić. Aha, będę miał jeszcze. Dobra. Będę miał, bo dostajemy więcej expo, więc nie ma co się co solić. Mhm. Dobra. Teraz tak, resztę rozbijamy sobie na surowce. Kurczę, pieczona. Wierzchowce. Wierzchowiec. Kup. Po 400 są. Jak na normalnym serwerze też będą po 400, to... No spokojnie, nie ma ich co brać z początku faktycznie. Europejskie wyzwanie beta, mistrz pojedynków. No dobra, ale co, o co chodzi? Nie, w ogóle nie chodzi mi to za bardzo. Jakieś wyzwanie beta. Jeszcze 45 osób. Potrzebujemy rudy i potrzebujemy tutaj desek trójkowych. Rudy oraz desek trójkowych, czyli dwójkowe nie. No ogólnie rzecz biorąc, to błąd popełniłem, bo było trzeba zebrać 76 tych rzadszych surowców, a nie tych powszedniejszych. Czyli te trójek zbieramy podwójnie, nie te dwójek. Jak głupek po prostu. To zrobiłem, więc nie przejmujcie się w razie czego. O, jest cena. Super. Mamy raz cena.
Ma cenę. 3 ceny. Podwójnie. No. Dzięki. Chłopie, już myślałem, że mi podchachmęci i znowu będę musiał latać i szukać. Dobra. To mamy jeszcze tylko i wyłącznie deseczki. Gdzie deseczki znajdę? Klona potrzebuję. I to sporo klona. Ups. To nie jest mój. Sorry. Czy kasztanowca? Przyznam, że takie bardzo szybkie podejście będzie chyba nieopłacalne. Mianowicie absolutnie w ogóle to jest bez sensu. Bo... Znaczy... Jeżeli masz ochotę w ten sposób siedzieć i spędzać dużo czasu na premierę, bo ja to też oceniam jak gdyby z perspektywy tego, w jaki sposób my będziemy jako gracze mogli się wkręcić w ten świat oraz sobie zdobyć te pierwsze podstawowe rzeczy i wyciągnąć z niego jak najwięcej bez pomocy innych graczy. Jak gdyby to, co będę tutaj testował, to jest jak gdyby topka, czyli mamy jak najwięcej wyciągniętych surowców, jak najwięcej zdobytego sprzętu i tak dalej. No nie, no nie mam po prostu na te narzędzia dziadowskie. Desek mi potrzeba, desek. Chodzi mi tutaj o to, że... Może było trzeba jednak stać przy tym drzewie. Chociaż ja tak nie lubię. Mamy. Dobra. Raz. Jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle działać. Znaczy, jak bardzo będzie to... dobrze działało. Tutaj jest fajnie. Podwójny kasztanowca. Sorry. Ten jest mój. Dobra. Wracamy do wioseczki i teraz tak, potrzebuję jeszcze jednak wyjść po tą witułkę i po skórę, bo oczywiście zlamiłem, ale to bywa, każdemu się zdarza. I potem lecimy na czarno. I to jest, myślę, że taki optymalny plan, bo nawet pomimo tego, że ja wiedziałem, co mam zrobić i tak dalej, gdzieś popełniłem błąd, miałem lekką obsuwę z tego, no mamy 44 minuty, myślę, że tam w 10 minut coś przy bardzo dobrym stylu gry może się znaleźć na tych czarnych. Mnie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że nie wiem, czy jest sens się tak bardzo optymalizować. Więc dosłownie to będzie speedrun. Ja jako... Znaczy i ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj też testuję z perspektywy solowego gracza, tylko że ja na przykład przy normalnym serwerze to będę pewnie ze znajomymi siedział. Nie będzie tak, że będę... Znaczy pewnie ten sam początek to będę siedział sam, ale... Jak gdyby cała reszta, no to... Za ile się tworzy gildię? Za 500 tysięcy. Okay. Trzeba pamiętać, ile muszę uzbierać na początek. O, jest paszek. Ciach. Dobra, nie jeździmy po krawędzie, bo to jest faktycznie bez sensu. To są jakieś krzaki, ale są pozbierane.
Solowe dungeony nas nie obchodzą. Pójdziemy w openkę, czyli w open worlda. Ciekaw jestem, ilu ludzi tam będzie. Tutaj są tygryski i kaszora. Kłóca jeszcze jednego ubijemy. Dobra, to chyba będzie tyle. Jeszcze tej witułki muszę uzbierać jeden tick, bo 36 potrzebuję. I tak mi się pewnie uzbierało więcej, więc... ryzyk fizyk. Jak wiesz, że sobie kupię z marketu. Stać mnie. Wiadomo. Na pewno ktoś sprzedaje witułkę. Trójkową. Pierwsze biznesy. Tylko to jest właśnie zabawne, bo tutaj tak naprawdę nie ma po co grać. Znaczy, oczywiście, no wiadomo, sława, chwała i tak dalej. I można sobie odblokować tą fajną skórkę jakąś tam. Ktoś lubi skórki. Ale bardziej mi chodzi o to, że nie ma sensu się męczyć aż tak bardzo. Tutaj to bardziej dla zabawy. Okej. Ciach, ciach. Co tam dalej? Skóra. Też przetworzyć. Drewienko. Ciach, też przetworzyć. Ups, jakieś mini lagi. Ciekawe, ciekawe, jak pakiety będzie bardzo gubić ta gra. Znaczy ten serwer. Myślę, że tak samo jak to, co było wcześniej. Teleport do Breachwatch. Nie, nie, nie. W normalnej grze tak nie będzie, więc testuję wszystko to, co powinno być w normalnej rozgrywce. Naprawiamy się. Okej. I teraz zrobimy sobie takie studiowanie. Studiujemy sobie sakwy, narzędzia. Okej. Czyli ogólnie rzecz biorąc jest to, co było. Tako sakwa trójkowa, peleryna trójkowa, zestaw trzeciopoziomowych narzędzi wszystkich rodzajów, czyli mamy to, wędkę, oprócz młota do wyburzenia. Moim zdaniem absolutnie niepotrzebny. Ciach, ten deseń, okej. Tak. I teraz tak, mój build, czyli mamy ciężka zbroja. Pelerynka, ciężka zbroja. Do tego mamy jeszcze z tego zaczelownika i sandały. Sandały. To. To. I to. Ja szczerze powiedziawszy, to sobie może na razie przełączę na... znaczy to, tylko że na to. No właśnie. I tutaj co? Aha, i tutaj sobie kijek robię. Kijek, 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 jest kijek. Dobra, czyli secik zrobiony. I teraz tak, o, to wszystko, co mam ze sobą. Te przedmioty sobie przepalę, bo i tak one mi są po kij potrzebne teraz, a dostanę za to kasę i surkę do kolejnego craftu. To sobie przesortuję. Mamy tyle. Dobra, i teraz tak, o, zabieramy ze sobą to, co powinienem zabrać. Aha, nie, chwila, no dobra. I ogólnie rzecz biorąc, mogę sobie nawet przejechać, bo powinienem mieć tutaj dużo. Tak, mogę się przeteleportować. Wyobraźcie sobie, że przejechałem tutaj. Nie ma znaczenia. Teraz tak, o, zaraz ploty sobie ogarniemy. Ile kosztują ploty? I ogólnie, czy jest opcja na to, żeby sobie kupić? To znaczy, jeżeli będziecie startować drugiego dnia, czy coś takiego, no to absolutnie to już jesteście poza zasięgiem, nie? W pierwszej godzinie w ogóle możecie próbować.
Więc mamy tutaj ploty za 7,5 miliona, 15 tysięcy, 2 miliony. Tylko że ja właśnie jestem ciekaw, czy to jest 2,5 miliona, to jest na przykład 17 milionów, 15 milionów, 3700, 7,5, 90 tysięcy tylko? Może 90 milionów? Nie wiem, aż se podjadę normalnie, aż sobie sprawdzę. Bo dla mnie to jest bardzo ciekawe. Dobra, budynki już się stawiają, także jak widzicie są. I tutaj na przykład 7,5 miliona. Tak, 7,5 miliona. Gdzie tu było coś, co mi się wydawało? 90k. Czyli tutaj było 7,5 miliona. Tutaj dalej mamy na przykład pole za 3 miliony 750. Tutaj mamy pole za tak samo. Jakieś na końcu za 2,5 są. No, po 2,5. Tutaj będzie chyba za 15 milionów. Tak, to duże. Duże to za 15. Tak, za 15 milionów. No dobra, także jak widzicie, ceny są. Znaczy w ogóle wybudowanie tutaj czegokolwiek będzie spoko. System. Wybudowane przez system. Jestem ciekaw. Aha, czyli mamy wszystko to, co było na tym. Okej, okay, prawa dostępu prywatne. Jestem ciekaw. Znaczy wydaje mi się, że na zwykłym systemie nie ma tutaj systemu. Że to system nie ogarnia tych rzeczy. A. Dobra, no to jedziemy sobie na czarne, zrobić moją metodę. Zobaczymy, czy w ogóle będzie dało radę. Piątopoziomowego trapera nie mamy, czyli standardowo. Wszyscy na tej royalce. Bridgewatch Portal. No zobaczymy, czy w ogóle mapa, na którą ja chcę jechać, jest dostępna. Jak ci to się uśmieje. Dobra, bez narzędzi, bez niczego. Idziemy sobie poexpić. O, podjedziemy sobie na teren. A to nie na tej mapie, na drugiej mapie sobie pojedziemy. Dajmy reset kamery. No nie, te mapy są, które ja chcę. Dobra, mgły i tak dalej. To ogólnie rzecz biorąc mapka. Oczywiście się mordują ludzie, no przecież wiadomo. Znaczy najfajniejsze, co można zrobić, to się podpuć, nie? Z ekipą tutaj chyba najlepiej jest przyjść, bo samemu to chyba faktycznie będzie ciężko. Teraz zresztą zobaczę. Także wrażenia mogą być ciekawe. O, podjedziemy sobie na teren. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Czy go można kupić, czy go trzeba przejąć, czy on w ogóle jest zablokowany z początku, bo szczerze powiedziawszy, ja nawet nie wiem, jak to tam wygląda. Skrzynka ze skarbami, akurat tam, gdzie ja mam sobie zbierać. O, super. Czy tam, gdzie ja mam expić? Niezbyt mi się to podoba. Craftu tutaj żadnego nie zaznamy. Zbieranie też nie będzie za ciekawe. Okej, gościu z berdyszem, ale nawet nie ma pełnego setu trójkowego. Też, może to jest nawet dobry pomysł. Dobra. Także mamy teren, mamy hodowcę. No, może nawet tutaj warto by było przyjechać po marchewki sobie kupić i ludziom sprzedawać w mieście. Ja wiem, nie, to głupi pomysł, każdy będzie miał marchewki. Znaczy te, nasiona marchewek, no to bez sensu, głupi pomysł. Niedostępne na wierzchowcu, co trzeba zrobić? Mieć milion. Słowa gildii, milion, uprawnienia gildii, przejmij terytorium, terytorium możliwe do przejęcia. Ok, najazd na terytorium. Ok. Ciekawe. Czyli ogólnie rzecz biorąc robimy gildię, żeby się pobawić o terytorium. Usiądę ze znajomymi, to później się tym zajmę.
szczerze powiedziawszy, to już bym mógł zacząć sobie tutaj mordować, bo tak naprawdę. Myślę, że to dosyć szybko będzie szło na tym XP razy 1000. Czy no nie 1000, no ale. Ups. Ogólnie rzecz biorąc, to uważamy na takie akcje. Bardzo dobrze. Teraz tak, o, nie robimy elit do czasu, jak nie będzie tego. Teraz ktoś mi mówił wcześniej w komentarzach, pamiętam, jedna z osób, że tutaj będą same moby premium, że to wszystko będzie nabite, że nie damy rady tutaj w ogóle samemu walczyć i tak dalej. No fakt, no takiej grupy to nie jestem w stanie sam zrobić. Także tutaj przyznam rację, ale pojedynczego moba z tej grupy wyciągnę. Nie? I fakt faktem, że ja do tych mobów nie powinienem w ogóle mieć nawet podejścia, jeżeli nie będę miał trapera piątkowego, czyli nie będę miał tego wbitego. No to jednak to przyznam rację. No właśnie, więc złapcie sobie jakiegoś gościa. I szukajcie od razu każdego, dosłownie każdego, kto tylko i wyłącznie się trafi, zapraszajcie do ekipy i róbcie razem expa. Jest kij jak gdyby względem tego, jak gdyby tych wszystkich pierdół związanych z tym, że trzeba zabijać, no nie. Musicie współpracować z ludźmi i macie większą grupę, tak, gram na totalnego randoma, tak? Ja nie mówię w ogóle, że tutaj ze znajomymi powinniście przejść, chociaż to najlepsze. Mówię na totalnego, zwykłego randoma przychodzicie i robicie sobie moby, tak? I dosłownie biegajcie sobie razem. O kurde. No, sorry chłopie. No tak, no to teraz, no to go. Zobaczymy, ile za takiego się dostaje. Także jak macie, żeby towarzysza, no to jak widzicie, takie mopki też wam wyjdą. Także mówię, no dosłownie, jak nawet jesteście sami, no to i tak gracie w ten sam sposób, tak? Czyli szukacie sobie towarzysza, kogokolwiek dosłownie randoma i zapraszacie ludzi do party. Dlaczego? No bo to nie jest gra do grania samemu. Jakbym na przykład był teraz sam i bym bił te moby, no to powrót, no dętka by była, no. Opa. Ups. Przyznam, że gość z berdyszem chyba jednak wymiata bardziej ode mnie. Księgi oczywiście. Dobra. 1740. Co tam dalej? No i pięknie. Jak widzicie, nie sypią się tutaj w ogóle żadne dropy z Blacka czy coś takiego. Także jestem ciekaw. Mhm.
O. Jak widzicie, można też spróbować do mistów wejść. Dlaczego nie? Gość proponuje. No, to idę. Hopa. Nie wiem, jaki będzie w ogóle z takiego czegoś zysk, także od razu też. A, to jest nędza. Sprawdzałem te. Sprawdzałem mgły, więc. Z czym faktem, że no tutaj w dwójkę, no także jak tutaj jest jakiś solowy gracz inny, no to nawet nie podskoczy. Myślę, że w otwartym świecie łatwiej by się robiło, ale czemu by nie. Nawet trapera jeszcze nie mamy. Znaczy, no ja na pewno nie mam, nie wiem jak gość. Dobra, jeszcze chwila i będzie szóstkowy. Także wtedy będzie duża redukcja obrażeń. O, mamy. Lamasu. XD, no XD. Isagi. Co w ogóle jest moim celem? No, piątkę to już mogę nosić. Kasy 115 tysięcy. 2,5 miliona. Będzie tutaj plot kupić w mieście? No, w ogóle jest to dobra opcja. Jakieś skrzynki będą jakieś fajne. Nie wiem, mi się wydaje, że w tych mgłach to się jakoś gorzej skalują te moby. Ups. Biedne. Co ma gościa za build? Taki standardówka. Fajne. No, trochę lipa. Lepszy eksp na ten, na
ten Wardzie. Weak XP, no drop. Przynajmniej repka w Brycylię się nabija. Ciekawe jak to właśnie jest z tą repką w Brycylię. To znaczy czy będzie się namnażać w ten sam sposób jak się namnaża. Dobra, ukończono zadanie. Skrzyneczka. Nice. Nie wiem czy nice. Co tam, trzy potęgi? $27,000, jakieś skarby. Okej. No faktycznie, ale mało muszę przyznać, że tutaj ludzi jest. Powinno się roić od ludzików. No, zerwijmy to tylko. Sagi masz tego jelenia na tyłku. Trochę się ciężko bije z jeleniem. Bez sensu. Dobra, może jedźmy stąd i tak nic nie będą mieli. W ogóle do czegoś takiego to sobie powinien zmienić tą miejkę. Opa. Tutaj jak coś zmienią zdanie, jednak są tutaj ludzie. No przyznam, że bardzo mało osób. Może więcej będzie się tutaj kręcić. Fajnego się mam build. Ale tutaj chyba najlepiej to by było schodzić z healerem. Sobie chyba healera zawołam potem. Powybijane to wszystko. No co, zaraz godzina. Pierwsza godzina, 200,000. Skarby. Boss! Fajnie. Opa. Typowy boss. Okej, okay, ukończony. Fajnie. No nie, no, no nie ma tutaj skarbów. No problem, ok. Co tam jeszcze ma?
Wolę jednak open world. Trudno, straciłem kolegę, idę na tę szóstkę, zobaczyć jakie tam skarby można zdobyć. Oczywiście tak wiem, że tutaj wszystko zwielokrotnione i leci tego znacznie więcej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mówię, chcę zobaczyć jak daleko jestem w stanie dojść tą postacią. Mamy godzinę, że nie wiem, zobaczymy z 2 godziny pogramy. Zobaczę jaki będzie tutaj oddźwięk. No tam zbieractwa to wam nie będę pokazywał czy takich rzeczy, bo to tam lać na to. Tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę w terytorium. Nie wiem jak to wygląda. Powiedział się to nigdy, chyba nie zbierałem takiej skrzynki. O dobra. To jest 6-poziomowe chłopaki i skrzynka. Da radę to zabić? Ja tego nie zabiję. Jakąś ekipą można by było tutaj wpaść, to by było całkiem ciekawe. Miarkowany pająk mocy, pająka mocy może spróbuję. No dobra, no to mniej więcej godzina jest. Różne elementy, 8000 na pewno tego, siory. A chwila, opuść drużynę, żeby zaprawiać. Boss, bosie, wracaj. Z chęcią z tą się pogrupuję. Walczę. Aha, ja może w ogóle sobie zbieram tak kasy, żeby mieć na budowę wyspy i tak dalej. Ale... no. Nie wiem. Halo? Odrzucił. Tak odrzucił, to gram sobie. Bez żadnego draina ani chwila to ciężko wychodzi. To granie. No ale trudno. Ile razy więcej tego srebra dostajemy? 200% srebra z mobu. Za takiego zwykłego 1200. Myślę, że takie ekipy, które będą szły na samym początku, czyli ogólnie, że biorą zgrana paczka, gdzie powinien być ktoś z buzdganem, młotem, do tego healer oraz dwóch DPS-ów, najlepiej jeden melee, drugi range, którzy na przykład wpadliby na taką mapę i by ją czyścili, to są nie do zatrzymania po prostu. No to ilość kasy, jaką się wyciąga w takie 4 osoby, to jest masakra. To jak dwie osoby, jak z tym Isumu czy Izumu, jak się zgrałem, no to było ok. Tak, najlepiej właśnie gdzieś z jakimś kumplem szybko tutaj wyskoczyć. Zgrać się na 1 godzinę i po prostu wyjść. Z kumplem, z kilkoma osobami. A zajęcie sobie takiego, takiego lochu to już w ogóle. Przy czym mi się wydaje, że tutaj nikt nie przetrwa bez setów choćby sztukowych. No, chyba nie. Byłoby
Ciężka walka. No dobra, no powiedzmy sobie 230 tysięcy. Coś tam pozbierałem. Chyba mogę się wrócić. No i tak to właśnie wygląda, jak gdyby sam początek. Moim zdaniem ta metoda jest całkiem spoko. Idę sobie w ogóle wyspę odpalę. Tak, idę sobie wyspę odpalę i zobaczę, co tam trzeba porobić. I tak dalej. Jakby co, to się tutaj wrócę, żeby sobie jeszcze pofarmić. Rozbiorę może jakichś ludzi. Może coś się powygłupiam. Okej, dobra. Wracamy do wiochy. Mamy 200 tysięcy, co oznacza, że możemy na spokojnie sobie teraz pofarmić. Runy sobie zostawimy, będą do ulepszenia sprzętu. Bo sprzęt ogólnie rzecz biorąc spoko. Jednak jak tutaj idziecie sami, to możecie trafić na jakichś dwóch gości, którzy was skasują. Przy czym jak widzicie, nie jest to aż takie łatwe do wykonania. Tak jak ja próbowałem napaść na tych gości, albo tak jak ci goście próbowali napaść na mnie, no to nie za bardzo. Bree, Tedford, Limhurst. Aha, w ogóle w Limhurst nie będzie. Sprzedaj. Talisman z piór, bo to jest tutaj miejscowe. Żerandol. Aha, dobra. Żerandol mogę wyrzucić. Bo nie ma Limhurst w ogóle, nie? No właśnie, nie ma Limhurst. No, dobra. Dobra, więc to bez sensu. A do Tedford sobie zostawimy, może tam zaglądnę potem. I teraz tak, tutaj mamy, ok, sprzedaj dowolny przedmiot na rynku. Mamy ćwierć miliona gdzieś. Teraz tak, o, dobra, mamy sprzęt. Loty te najtańsze są po 2,5 miliona. Wyspa pierwsza jest za... No co? Halo. To powinienem być, jak gdyby móc sobie kupić wyspę. Ale dlaczego nie? Co za bezsens. Po to kupowałem pakiet założyciela, żeby teraz nie mieć premium. Bo tak wszystkie postacie mają premium, to ja bym chciał to premium. Okej, dobra. Marto, Picarleo. No ja sobie absolutnie tutaj nie kupię. Tak? A jak dam odbierz? Nie, dalej się nic nie zmienia. To jest bez sensu. No dobra, czyli wyspą się nie pobawicie, ploty w mieście można kupić, ale ploty w mieście będą drogie, czyli ogólnie rzecz biorąc jest bez sensu. No. Bez sensu jest coś zbierać, ciekawe. Bardzo słabo. No dobra, okej, no ale jak widzieliście, pierwsza godzina rozgrywki, moja metoda moim zdaniem spoko, nawet na takim początkowym. Jak widzicie, nie da rady, nawet jak jesteście totalnymi hardkorami, siedliście godzinę wcześniej, przygotowaliście się mentalnie, potrenowaliście i tak wam coś się spieprzy i tak nie dacie rady. Także na luzie i teraz sobie tylko i wyłącznie szukajcie ludzi do grania i zasuwajcie razem z nimi. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że materiał się wam podobał i to pierwsze wrażenie faktycznie, jak się wjeżdża na mapę i wlewają się po prostu ludzie, którzy z wami grają, jest po prostu, to jest masakra. Także to tyle. I do zobaczenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale, jak założę gildię, to może będzie o mnie coś słychać, a może nie. To tyle, cześć. O, w końcu został naprawiony błąd dotyczący... wyłączyli po prostu serwer i dali wszystkim 20 dni premium, czyli na cały ten czas.
I można teraz sobie kupować wyspę. Druga wyspa jest za 250 tysięcy. Czyli tak czy siak, moja metoda musi tutaj zadziałać, a raczej muszę mieć jak gdyby opcję, żeby sobie pofarmić trochę tego srebra, bo inaczej no nie da rady. No i tyle. Ktoś już wykupił sobie plota, bardzo ładnie. Za 10 tysięcy, aha, chwila, no bo za 10 tysięcy kupiłem wyspę, to teoretycznie na środku wyspy mogę sobie postawić farmy. Dobra, to idę sobie postawić marchewki. Bo muszę zebrać całe pole marchewek. Kup swoją własną wyspę. Dzień dobry. Teraz taką dajemy tutaj. Buduj farma. Zrobimy sobie farmę. Zapłacimy. Zbierzemy sobie 15 tego, 15 tego. Aha. Kamyczki, kamyczki. Okej, mamy. Dobra. Mamy, kupujemy sobie. Ha, nie kupimy sobie. To jest nawet ciekawe. No tak, muszę mieć drugi poziom, żeby móc sobie kupić. Albo kupić od tego gościa na czarnych. To jest też ciekawe. Ogólnie rzecz biorąc, już na pierwszym poziomie nawet waszej farmy, znaczy wyspy, możecie sobie podjechać na czarnie. Otworzyć sobie portal i spróbować zgarnąć kabziurę. Ciekawe. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj jechać. Pięć jeden w dużej ilości. Kto nie na takim plocie? Na tym innym plocie, dobra, okej. Okay. Przeklęty. O, fajnie nawet. Naturka. Chyba jednak na tej kontroli tu musiałbym grać, bo tak to bez sensu. Tak, do jakiejś grupki. Zdecydowanie najlepiej grać z jakąś grupką. Gdzie jest ten handlarz z papryką? No tu jest handlarz paprykarzem.
Edek. Hello there. 9. 1. Kurczaki od razu sobie kupię. Jednego kurczaka. 3 chybaki. O, to mnie kurde było stać zaraz na podróż. Będzie dostęp 3 woły. 3 kurczaki sobie kupię. A 1 kurczak. Tak będę tam rozmnażał to powoli. Kosztuje 11 tysięcy. Absolutnie wybieram taką opcję, zamiast się wracać z czymkolwiek. Aha, jeszcze mógłbym sobie wziąć w ten des. Dobra. Okay. 250 tysięcy, pierwszy tego. Myślę, że gdzieś tak z pół miliona na spokojnie. Milion by było trzeba uzbierać srebra. Bo inaczej to jest bez sensu. No i co? I zaraz jak to tylko i wyłącznie zrobię, to będę jakąś gildię sobie zakładał. Nie przyjmuję ludzi już. No, dalej. Myślę, że na spokojnie tam ćwierć miliony trzeba by było zrobić. Poziom. Nawet piątkową mapę sobie zająć w parę osób. Tak, to najlepsza opcja. Chwila, tutaj można od razu stanąć przy gościu i na moją wyspę. Doskonale. Mamy tak, zasiejemy sobie. Podlej. Nie mogę podlać? Tak o tym nie pomyślałem. Muszę chociaż jedno podlać potem, bo... No dobra, trzeba o tym pamiętać. Wszyscy jako banda golasów. Chyba jednak bardziej by się opłacało pójść w... No tak, w surowce, tylko że w jaki sposób surowce, skoro nie masz wyspę. Ciekawe. Chcę jeszcze coś chcę sprawdzić. Dobra, okej. Okay. Mamy teoretycznie secik. Zamiast jechać teraz na czarne, gdzie dość dużo kasy bym zdobył. Nie powiem, że nie. Spróbujmy pojechać do Carleonu. Wjechać do Karla i spojrzymy sobie jeszcze na Black Market. Oczywiście nie mam ze sobą żadnych przedmiotów i tak dalej, nie będę tam żadnych flipów robił ani głupot. Ale chciałbym zobaczyć, jak w Karlu będzie stało na Blacku taki mój set na przykład śmieszny. Bo ja go sobie mogę zrobić w chwilę, praktycznie.
Właśnie nie wydaje mi się, żeby to było dobre podejście. Czemu ludzie w ogóle zabierają piątko, znaczy zabijają piątkowe zwierzaki? No, bez sensu. Teoretycznie tutaj też można nawet brać i sobie expić po drodze. O, i są nawet fajne mopki do zabicia. Też fajnie. Stąd można? Pod Karla? Można pod Karla. Coś lepiej na czarnych, bo łaska też wtedy wpada. No ale też jest jakaś opcja. No, granie samo jest bezsensowne w ogóle. Mnie tam oceniać ziemniaczane gildy. Mało ludzi tutaj w ogóle. Znaczy no nie wiem, no trochę było, tylko że...
Ale nie zebrałem, to ty też gościu nie zebrałeś. Trzeba nie było być brudną świnią. Nawet sporo mobów elitarnych. Także jest tu co robić. Aha, wejście jest zablokowane. Aha, dobra, okej. No to jedna jest droga do Karla. Trochę słabo. No i w ogóle na expo można wrócić. Patrzę no na expo, na kasiorę. Skoro w Bri już się ploty wykupują z kamieniem. Będzie ciekawe. Przestępca. Bandyta jeden. Loch. Przez loch. Underway. Osiemnaście minut zmarnowane. A poczet nie wiadomo czego. Ploty po 7,5 miliona, po 2 miliony, po 10 milionów na zewnętrznej. No to 2,5 bańki trzeba mieć. 2,5 miliona. Żeby się tutaj gdzieś obracać. Dobra. A co się dzieje na blaku? Nie wiadomo. Naprawmy wszystko. Kij, sandały, sakwa, no, sakwa akurat można by było sprzedać, bez sensu w ogóle, dopóki się nie nabije market, to może pierwsza osoba tutaj coś zgarnie, no tak jak widzicie, nawet najdroższa na chwilę obecną rzecz to jest sakwa zrozumienia. Jestem ciekaw po kilku dniach, co się tutaj będzie działo, ale to są śmieszne pieniądze w porównaniu do tego, co od graczy dostaniecie, bez sensu zupełnie. Nie, do dupy, nie opłaca się. Jak gdyby na sam początek. Oferty na blaku, jak widać, nie są jeszcze wbite. Więc w ogóle przyjeżdżanie tutaj to jest błąd. Marnowanie czasu i sił. Fakt, że potem pewnie będzie lepiej. Znaczy z czasem pewnie będzie lepiej, tylko że i tak tutaj nic nie ten. Nic nie wyfarmicie. Macie 2,5 miliona na plota? No nie. Macie surowce, żeby go wybudować? No nie. No to skoro nie macie ani tego, ani tego, no to w ogóle bez sensu tutaj przyjeżdżać. Totalnie odstrzelony pomysł. Znacznie lepiej iść na czarne. Jeszcze jedno chcę sprawdzić. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda na przykład Arthur Rest. Po 2,5 miliona wykosztują te ploty.
Więc tak samo, teoretycznie jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką można by było zrobić, to spróbować żyć na czarnych, czyli na przykład z ekipą osób, tylko ile tych osób musiałoby być? Tak, żeby ogarnąć każdy surowiec, czyli ogólnie rzecz biorąc mamy na przykład tak, mamy kamień oczywiście podstawową, do tego dochodzi drzewo witułka i tak dalej, mamy 5 różnych surowców. Teraz tak o, każda osoba musiałaby ogarnąć 5 plotów i do tego jeszcze byłoby potrzebne kolejne 3 osoby, czyli 8 osób, żeby zrobić taki rush na przykład Arthur's Resta. Czyli ogólnie rzecz biorąc, zgrywacie się w 8 osób, expicie, każdy zdobywa 2,5 miliona srebra, wychodzicie na czarne, kupuje sobie każdy plota, na przykład w Arthur's Reście, no i ogólnie rzecz biorąc jesteście samowystarczalni. No tak, tylko że wtedy właśnie dochodzi jeszcze jedno, jedzenie, skąd wziąć jedzenie? O ile dobrze mi się wydaje, jedzenie można zdobyć sobie z... Jedzenie będzie można zdobyć sobie, czy nie będzie nawet można, tylko na pewno będzie można. Na pewno będzie można zdobyć z początkowych miast. Muszę zobaczyć jeszcze, jak to wyglądało. Bo tam chyba za srebro można było sobie kupić jakieś rzeczy. Ale w ogóle jeżdżanie do Karla teraz na samym początku bez sensu totalnie. To się nie opłaca. To lepiej zrobić to, co ja robiłem na samym początku. 200 tysięcy bez żadnego kombinowania, bo tutaj jeżdżenie to jest strata czasu. Serwer oczywiście ścina jak piernikle. Jestem ciekaw, co będzie wieczorem. Ogólnie rzecz biorąc, są tu jakieś elity. No teraz wiesz, to ja nie wiem, czy ja mam się odzywać. No to ja nie wiem, właśnie biję się z jakimś gościem. Czyli jednak wszyscy spoceńcy dalej są spoceni i napadają innych. No, wiesz, ja teraz jestem jednym z tych spoceńców, także... Spocony Matranos. No, spocony Matranos. Oj. Taki sobie średni ten. Średni lucik. Ale gościa wystraszyłem faktycznie. Ten mój czwórkowy secik daj radę. No tak. Po wypasik. 240. Daj go tam. Nie daj się. Nie no, to wiesz, gościa pogoniłem. Zaraz wracam, okej? No dobra, a więc powracam. Jak gdyby gdzieś tam sobie w którymś momencie. Nie wiem, uciąłem ten materiał albo nie uciąłem. Zresztą potem co sobie będę składał. Jak gdyby... Rozgrywka muszę przyznać, że jest przyjemna nawet. Jak gdyby w tej mojej całej ideologii, w tym całym moim pomyśle. Czyli ogólnie rzecz biorąc, sam zamysł, żeby tutaj przyjeżdżać, jest bardzo dobry. I teraz tak o, po pierwsze, dla wszystkich osób, które tutaj będą, zrobienie sobie tych narzędzi te trzy jest jak gdyby dobrym pomysłem. I w ogóle przyjechanie tutaj też jest dobrym pomysłem. Wszystko to, co mówiłem w materiale, się potwierdziło. Nawet z takim byle jakim setem byłem w stanie sobie porządnie pofarmić piątki. Teraz sobie już kupiłem czwórki. Ogólnie rzecz biorąc mamy 18, o 11 wstanął serwer, więc ogólnie rzecz biorąc tak zaczynają się problemy z połączeniem, bo serwer po prostu już nie wytrzymuje zbyt dużo ludzi, którzy jak gdyby chcą to sprawdzić. I teraz tak o. Pierwszą sprawą jest to, że ogólnie rzecz biorąc na czarnych jest taka sytuacja, że kiedy biegacie w tych trójkowych setach, wszyscy inni też biegają w trójkowych setach, czyli jeżeli chodzi o start dla takich osób, które naprawdę wydają te 400 zł, czy tam ileś, czyli ogólnie rzecz biorąc bardzo mocno hardtryują, tak? Dla takich osób po pierwsze to w ogóle nie są te porady, czyli ogólnie rzecz biorąc nie uważam, żeby wam się przydała ta wiedza, ale ogólnie rzecz biorąc z tej perspektywy, jako w miarę doświadczonego gracza, który tutaj jest, po pierwsze, fajnie jest, jeżeli będziecie grali w grupie, jeżeli wystartujecie faktycznie w godzinie 0 i wylecicie tutaj na czarne. Moim pomysłem, chyba najlepszym sprawą byłoby sobie zajęcie którejś mapy, na przykład takiej. Bieganie tutaj po prostu, nie wiem, w 3, 4, 5 osób, czyszczenie wszystkiego, tak jak popadnie.
Nawet w trójkrójkowych setach musicie mieć ze sobą tanka, musicie mieć ze sobą healera oraz dwóch jakichś DPS-ów i wierzcie mi, większość graczy będzie się was bała, panicznie bała. Kiedy będziecie grali sobie na czarnych, fajną metodą będzie na przykład zrobienie sobie gildii, nawet jednoosobowej, to kosztuje 500 000, w 4 osoby powinniście to ogarnąć dosyć szybko. I teraz tak, wszyscy jak gdyby zaczynacie w ten sam sposób, wychodzicie tutaj, ogarniacie sobie jak gdyby gildię, zapraszacie sobie razem do gildii, czy tam jedna osoba zaprasza pozostałe i ogólnie rzecz biorąc jesteście już w 4 jak gdyby komisarzy, czy tam w 5 w swojej własnej gildii. Oczywiście jeżeli gracie w jakiejś większej gildii, no to też jest jak gdyby świetna metoda na sam start. I teraz tak, tą metodą, czyli wychodzenia na czarne i na przykład próbowania tutaj czegoś zdobyć, możecie zdobyć na przykład, tak jak widzieliście, tą średnią skrzynkę, małe skrzynki, możecie próbować jak gdyby zabijać te bossy, bo będzie ich tutaj dosyć dużo na tych mapach. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli każdy skupi się tylko i wyłącznie na tym, żeby zdobyć sobie set, jeden trójkowy set i znikniecie tutaj, to warto jest mieć, jeżeli jedna osoba będzie miała ze sobą po pierwsze wędkę. Dlaczego? Z tego powodu, że jak gdyby dzięki wędce możecie sobie złowić szczupaki na samym początku. Będą one świetnym jak gdyby źródłem zaopatrzenia was w punkty życia. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli, znaczy bo wiadomo, będą możliwe do kupienia za 750 sztuk srebra zupy marchewkowe w mieście, jak gdyby w miastach startowych. I za 400, o ile dobrze teraz pamiętam, będzie do kupienia możliwość sobie osiołków. Ale czy jest sens się teraz wracać na przykład na wyspę startową i to robić? No nie za bardzo. Po drugie, jeżeli nie startujecie nawet pierwszego dnia, czy tam nie startujecie w tych pierwszych godzinach, to zwróćcie uwagę na to, że po pierwsze ja już mam czwórkowy set. Ja go sobie sam nie zrobiłem, nie umiem go jeszcze nawet robić. I ogólnie rzecz biorąc, należy zwrócić uwagę, w miastach już po tych 8 godzinach są powykupywane ploty. Większość z tych plotów kosztowała 2,5 miliona, niektóre są po 15 milionów i tak dalej, to chodzi po prostu o to, że możecie w miarę szybko sobie kupić, tak? Tutaj na przykład mamy za 90 milionów świetny plot. Teraz tak, wykupienie takiego plota gdzieś tam z tyłu, na przykład takiego jak tutaj, za 15 milionów, szczerze powiedziawszy, dla kilku osób nie powinno być zbyt dużym problemem, tak? Jednak pojedyncze ploty mamy po 2,5 miliona, co oznacza, że teoretycznie bardziej się opłaca kupować te małe, tak? Teraz mamy tylko i wyłącznie po 3,750. Inną metodą, jaką mogę wam też polecić, co jest moim zdaniem też bardzo ciekawe, może być na przykład przyjechanie w ogóle właśnie tutaj, tylko to jest totalnie na hardkora, musiałbym przyznać. Zaczynacie na samym początku, przyjeżdżacie gdzieś tutaj w okolice, na przykład Artus Resta. Teraz tak, o, w Artus Reste się naprawicie. Macie możliwość jak gdyby zakupienia sobie tutaj po 2,5 miliona tych plotów, więc kupujecie sobie taki plot za 2,5 miliona i robicie tam sobie na przykład domek, potem ten za 10 milionów zrobicie sobie tutaj, znaczy pierwsze to chyba najpierw musicie zrobić kamień, potem musicie zrobić inne ploty i tak dalej, budować sobie infrastrukturę, natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, albo przewozicie z kontynentu królewskiego, bo to jest też jak gdyby moim zdaniem ciekawe, że to jedzenie będzie dostępne, a jeżeli gracie tutaj, to będziecie mieli mnóstwo srebra, jeżeli gracie w miarę zorganizowaną grupką, że to będzie bardzo szybko jak gdyby działać. I teraz tak, zbieracie sobie tutaj oczywiście kasę, zabijacie te minibossy, gracie w dużej grupie, wykupujecie sobie na przykład i zajmujecie sobie Artur's Resta. Tylko, że to jest dla takiej już faktycznie konkretnej grupy i na przykład kupicie sobie 4 ploty i żyjecie sobie w tym miasteczku. Czy ciekawa metoda na rozgrywkę, szczerze powiedziawszy, trochę totalnie ekstremalna, bo byłoby trzeba tutaj poświęcić faktycznie czas i przygrindować, ale to jest dla tych wszystkich jak gdyby osób, które są bardzo mocno w to zaangażowane. Natomiast dla wszystkich osób, które będą grały w to na luzie, po pierwsze, zdajcie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jeżeli zaczniecie tą rozgrywkę choćby godzinę po innych, jesteście już w nosie. To znaczy nie ma sensu jak gdyby, żeby się jak gdyby gonić za lepszymi graczami, bo lepsi gracze po pierwsze będą mieli powykupywane ploty za 2,5 miliona, będą mieli już jak gdyby zrobionych narzędziowców, będą mieli opanowane narzędzia. Pierwszego gracza w secie T4 spotkałem już około 3 godzin po starcie, tak? Duża skrzynia ze skarbami, fajnie. Znaczy, nie będę na nią czekał, bo dzisiaj się wylogowywuję, ale ogólnie rzecz biorąc, sam zamysł tego, żeby gonić za królikiem, za tym jak gdyby, żeby być najszybszym, najlepszym w pierwszym okresie, moim zdaniem będzie zupełnie bezsensowny. Fakt, że to jest jak gdyby serwer testowy i ogólnie rzecz biorąc mamy wszystko szybsze, tylko patrzcie, skoro to jest serwer testowy, na którym mamy teoretycznie 2 razy większą szybkość, szybsze zbieranie surowców i tak dalej, a ludzie tutaj zrobili budynki T5, w przeciągu T6 nawet, tak jak widać, w przeciągu, ja wiem, 4 godzin może zbierania i planowania tych wszystkich rzeczy? No bo resztę czasu musieli tak spędzić na zbieranie silvera, żeby pokupywać ploty, więc nie wydaje mi się,
żeby była opcja na jakiś dobry start, taki, nie wiem, super optymalny. Taki mega, mega, mega super optymalny. No zresztą sobie może tam podjadę pod tą skrzynkę, ale nie będę pół godziny czekał. No nie. I ogólnie rzecz biorąc, to teraz tak, przeniesiemy się jeszcze na wyspę. Ja wam pokażę, jak gdyby, jaki mam plan, bo to jest jak gdyby mój pierwszy dzień. Ja nie wiem, czy będę robił jakieś daily vlogi z tego. Nie wydaje mi się. To jest głupie moim zdaniem. Natomiast jak gdyby pokazałem wam mniej więcej, co robiłem. Zrobiłem sobie set. Set jest w miarę prosty, czyli na zwykłym żołnierzu. Tutaj sobie wybrałem sandały maga, dlatego że po pierwsze je lubię, po drugie opóźniona teleportacja to świetna umiejętność. Ja ją zawsze lubiłem bardzo. A że ja nie jestem graczem solo, także no, nie za bardzo przepadam za takimi zajściami. No, przy czym ogólnie rzecz biorąc, fajnie jest mieć różne buty opanowane, tak żeby sobie móc wyjść gdzieś tam. Kapuza uczonego jest też spoko. I ogólnie rzecz biorąc, należy tutaj teraz wspomnieć o tym, co my z tą kasą robimy. Po pierwsze, kasa umożliwia wam, czyli tak jak tutaj widzicie, 674 tysiące, tak? Po pierwsze, umożliwiła mi zakup sobie setu. Ja w ogóle, ja już w tym momencie wyciągnąłem z gry około, nie wiem, 3-4 milionów silvera. Dosłownie. Zakupiłem sobie wyspę. Aha, wyspę. W ogóle mógłbym ją od razu też ulepszyć, tylko że nie będę teraz tego robił, bo bym musiał czekać, ale... Ogólnie rzecz biorąc, nawet pomimo, słuchajcie, założyłem gildię za pierwsze pół miliona, za pozostałą pieniądze zrobiłem sobie drugi poziom wyspy. Myślę, że potem będę sobie zbierał na wyspę gildyjną też, bo też będę chciał ją zrobić. Ale ogólnie rzecz biorąc, mam gdzieś tam swoją własną wyspę, potem ją sobie jeszcze zwiększę, bo już mnie na to stać, czyli ogólnie rzecz biorąc mam 670 tysięcy. Ze skrzynek można wyciągnąć na chwilę obecną chyba tam po 320 tysięcy, ale nie patrzcie na to, ponieważ tutaj mamy silver razy 3, więc nawet jeżeli tam będzie coś koło 100 tysięcy w woreczkach, workach, no to też jest spoko. Kupiłem sobie zresztą za to też fasole, mam już też woły kupione, mam wybudowane dwa ten, na jutro mam też przygotowane, a jeszcze to może dzisiaj skończę. Ogródek ziołowy mam oraz mam kupione pastwisko. Przy czym tego dzisiaj nie będę robił, to dopiero może jutro. Na pastwisku mam już wykupione 3 woły, 3 konie, tak żeby mieć na następny dzień i nakarmię je tym, co wyhoduję sobie tutaj. Więc powinno być chyba ok. I co jeszcze? Czy to jest dobry start? Szczerze powiedziawszy, uważam, że tak. Uważam, że to jest całkiem legitny sposób na to, żeby wystartować. Myślę, że wiele osób bardzo będzie chciało jak gdyby posiadać swoje własne rzeczy, craftić sobie własne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Przy czym pierwszego dnia, kiedy zaczniecie rozgrywkę, nieważne czy macie cel zostać crafterem, fighterem i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem jednak najlepszą metodą na rozgrywkę jest to, co zrobiłem teraz. Bierzecie prosty trójkowy set, dowolne ustawienie tak naprawdę. Najlepiej weźcie ze sobą jakiegoś znajomego, bo w ogóle jeżeli gracie sami, to tak naprawdę Albion trochę nie ma sensu. Ale ja to sprawdziłem nawet z opcji takiej pojedynczej osoby. Także wybieracie sobie... Mam Frosta? Aha, jakąś książkę przeczytałem, jak miałem Frosta w ręce, bo mi wypadł. I teraz tak. Kiedy robicie sobie build, zróbcie go prostego. Może być to mag, może być to champion, nieważne. Tak naprawdę skupcie się na tym, żeby spróbować grać w ekipie oraz zobaczcie, czego ekipa od was wymaga, albo w jaki sposób wy chcecie grać w ekipie, w jaki sposób chcecie się odnajdować. Zbieracie dużą ilość kasy, bądźcie trochę niezależni i tak naprawdę traktujcie sprawę indywidualnie, bo jeżeli wy zadbacie o siebie sami, to tak naprawdę nikt nie będzie musiał o was dbać, tak? Ja w tym momencie chyba w ogóle mogę sobie nawet zrobić mój set na 4-1, tak mi się wydaje. Dzięki runom i dzięki tym rzeczom, które gdzieś mi tam wypadały. Aha, właśnie, żeby nie było. To nie jest wszystko to, co posiadam. O ile gra się nie skraszuje? Nie, nie skraszowała się. Ale serwer w miarę daje radę. I przyznam, że nawet pomimo takiej ilości ludzi, ping jest zadowalający. Bo ping mamy około 80, 90, 70. No... Także jak widzicie, mam tutaj całkiem sporo rzeczy. W skrzynce mam rzeczy warte 400 koła. Około, tak? No, także tak jak widzicie. Wołki, kurczaki, 200 run.
kamień, żelazo. Coś tam sobie po prostu pozbierałem w którymś momencie i 15 tomisk sławy. Szczerze powiedziawszy, to jest opcja nagranie samemu, totalnie samemu, bez żadnej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli patrzycie na to jako coś, co możecie zrobić pierwszego dnia, nie wydaje mi się z tego powodu, że jak gdyby pamiętajcie, że tutaj na tej becie mamy większą sławę, ale uważam, że to bardzo dobry pomysł, żeby w ten sposób jak gdyby grać. I fajnie to działa. Naprawdę fajnie to działa. Srebro, które jak gdyby zbieracie tam na czarnych, jest ok. Nawet jeżeli musicie się naprawić, to podjeźcie sobie do Artur Resta, jeżeli się za bardzo wywrócicie. Przyznam, że mój set akurat ten, on się nie sprawdza w ogóle na jakiejkolwiek walce. Tylko, że po prostu to jest set do walki jak gdyby w towarzystwie. Także ja pewnie będę grał po prostu ze znajomymi. Natomiast chodzi tutaj o to, że chciałem to też przetestować samemu i zobaczyć, w jaki sposób będzie to działać. Przyznam, że akurat mój set działa średnio. Przy czym akurat muszę przyznać, że ja miałem możliwość uciekania. Czyli ogólnie rzecz biorąc, na takim zestawieniu, nawet na trójkowym kiku, bo te wszystkie umiejętności są dostępne, dawałem radę. I na butach, na energicznym sprincie. Z czapki było odrzucenie. Wierzcie mi, nikt mnie nie mógł dorwać w trójkowych setach. Uciekałem przed gankami, uciekałem przed wrogami. Nie za bardzo mieli opcję na to, żeby gdzieś mi tam dokopać. Przy czym przyznam, że były takie grupy, które były w miarę blisko. Nawet jeden gracz był bardzo blisko. Ale to jak gdyby nie sprawiło mi zbytniego problemu. Jeżeli chodzi o ten dzień. Ten dzień jest ustawiony w ten sposób, że jak gdyby ja skończyłem krawcenie, skończyłem sobie farmę i tak dalej, i tak dalej. Jutro myślę, że zajmę się trochę craftem i gatheringiem, czyli jak gdyby mam ogarniętą podstawę. W ogóle właśnie o to chodzi. Zdobyłem bardzo dużo srebra. To jest mega dużo srebra jak gdyby. Nawet jakbym miał 1/6 z tego, czyli byłaby, nie wiem, połowa z tego. O, może w ten sposób. Jakbym miał połowę z tego, czyli mam wybudowaną wioskę, mam zrobioną wyspę, poświęciłem tam dużo silvera. To jest dobra inwestycja, ponieważ będzie mi dawać coraz więcej możliwości. Natomiast z czasem jak gdyby będzie się to coraz bardziej rozkręcać. I ogólnie rzecz biorąc ja będę też mógł się nauczyć różnych umiejętności. Nawet nie muszę mieć swoich własnych warsztatów, bo tak jak widzicie, pomimo tego, że tutaj są dosyć duże koszty, na przykład publiczne przetwarzania kamienia, to tak czy siak, no... No spójrzcie, no 5000 tam za jeden kamień, no będzie trzeba zapłacić kasę. Tylko ja mam kasę. I to jest właśnie to, że jak gdyby nie ma problemu z tym za bardzo. Także ja sobie mogę pozwolić, jak chcę na przykład coś wykrafcić trójkowego, to nie ma problemu, po prostu zrobię to tutaj, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc tutaj wszystko jest za darmo. Natomiast kiedy już mój craft się zblokuje, czyli nie będę mógł robić trójek, a będę potrzebował czwórki, to przyjadę do miasta, zapłacę trochę, ale jak gdyby wtedy i tak jest przelicznik zyskowny zazwyczaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Będę to musiał jutro sprawdzić i zobaczymy jak gdyby do jutra, w jaki sposób gracze sobie poradzą, albo przez następne dni w ogóle, czy ja będę sobie też radził. Ale tak jak widzicie, nawet u narzędziowca opłata za użytkowanie za jeden punkt żywności, to znaczy tam za 100 punktów żywności, to jest 5000. No my mamy 600000 na chwilę obecną, tak? I to tylko i wyłącznie zjeżdżenia po czarnych solo, przypominam. Jakbyście mieli znajomego, to będzie tej kasy znacznie więcej. Tylko faktycznie trzeba się nastawić na to, że idziecie, gadacie i sobie tam grindujecie mobki, tak? I uważacie oczywiście na gildię, bo jak jesteśmy w mniej niż dwie osoby, to bywa niebezpiecznie, tak? No chyba, że jesteście na takim postrzelonym buildzie jak ja i po prostu możecie uciec od wszystkiego, co was tylko i wyłącznie spotka. Dobra, to tyle na dzisiaj, to był mój pierwszy dzień, mam nadzieję, że się wam podobało i tak dalej, i tak dalej. Możecie dołączyć do tego serwera Europa Betowego i tak wszystko będzie tutaj zwipowane, ale jak gdyby myślę, że jest to ciekawe doświadczenie, bo możecie zobaczyć rozwijający się świat w bardzo przyspieszonym tempie. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, jak gdyby dla osób, które będą się chciały zabrać za tą grę. Pamiętajcie, Albion to nie jest wyścig. Czy jest na samym początku, tylko że jeżeli podchodzicie do tego jak do sprintu, to źle myślicie. To jest maraton. Tutaj wystarczy grać przez 10 dni po godzinie, zamiast pierwszego dnia usiąść na 9 godzin i się wypalić. Więc dosłownie, no, traktujcie to bardziej jako przygodę i własne doświadczenie i nie martwcie się tym, że będziecie 1, 2, 3 dni za innymi.
i tak nie jesteście w stanie prawdopodobnie, jeżeli nie jesteście osobą, która naprawdę ma ogromną wiedzę i ogromny poziom zaangażowania wykaże oraz jest w dobrej gildii oraz ma wręcz taktyki oraz metody na to, żeby rozpocząć na takim serwerze, być jednymi z pierwszych ludzi. Wierzcie mi. Tak jak możemy sobie nawet zobaczyć, ja osobiście znajduję się teraz na 202 miejscu. 205, tak? A wystartowałem dzisiaj równo ze wszystkimi. I fakt, nie byłem najbardziej jak gdyby ekskluzywnym graczem, ale tak jak widzicie, 205 miejsce, tak? Na świecie. Także, no nie wiem, no moim zdaniem to nie jest jak gdyby złe miejsce, tak? Nawet gildia? Gildia też coś tam. Jestem ciekaw. Ten tydzień. No, nawet moja gildia jest 104. W której jestem jeszcze sam. Ciekawe. Pewnie znajomi, którzy przyjdą na free to play, będą tam ze mną grali. Albo nie. Zresztą to i tak tylko beta. Ja to robię w ramach bardziej eksperymentu. Ale tak jak mówię, jestem ciekaw, co jestem w stanie jeszcze osiągnąć. Na razie bardzo ciekawe doświadczenie, tak? I muszę przyznać faktycznie, że to doświadczenie tego świata, takiego totalnie pustego, to jest miła sprawa. Naprawdę miła sprawa, przy czym przyznam, że faktycznie jest problem z tym, w jaki sposób się tutaj gra. Więc na początku dosłownie miejcie kogoś, grajcie razem, bądźcie przy sobie i wspomagajcie się, bo inaczej to jest niemożliwe, tak? No. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia.